Jeżeli myśleliście kiedyś, że na Palionowie będzie w końcu spokojnie, to muszę was zasmucić. Nigdy nie będzie chyba, ponieważ za każdym razem dzieją się tutaj coraz dziwniejsze rzeczy. Zanim rozpoczniemy odcinek i powiem wam, co się wydarzyło teraz, to koniecznie zawsze łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje. Zapraszam na Plusa, na którym od 2 dni nie pojawiły się filmy, ale przepraszam, po prostu byłem na wyjeździe, nie zdążyłem nagrać i po prostu mnóstwo rzeczy jest na głowie. Przepraszam was bardzo, ale zapraszam tam, ponieważ tam już jutro pojawi się odcinek z Robloxa. Pozdrawiam, intro. Dawid, jest problem. Wiem, że jest problem, stary, wiem, że jest problem. To już nawet nie jest zabawne, stary, jest tragedia, jest po prostu, to jest mniej więcej jak rozlejesz mleko i nie można płakać nad rozlanym mlekiem, ale chłopie, ja ryczę, jak myślę o tym, co tu się dzieje. Ja to jest tragedia, tak. Odkryliśmy tam to pomieszczenie, choć pokażmy go w sumie tym widzom, bo oni na pewno są ciekawi, o co tutaj chodzi, ponieważ widzieli u ciebie i tam powinni wbić. Oczywiście, jak chcecie zobaczyć odcinek u Dave'a, jak to wszystko wyglądało, no to koniecznie wbijcie, link jest oczywiście w opisie, tam możecie na spokojnie obejrzeć taki materiał i dowiedzieć się, co takiego się działo u Dave'a. A ja zapraszam, wchodzimy tu do środka, stary, ponieważ tu się dzieją rzeczy niesłychane i mi się to bardzo nie podoba. Ostatnio jak to odkryliśmy u mnie na odcinku, to tutaj to nie było napełnione, więc to jest pierwsza zmiana. Napełniła się pierwsza część tej kotwicy tutaj, która, no nie wiem, to mi się nie podoba, stary, to będzie to mi do, też, do, mi też, do bardzo stary, to jest tego. Też nie tak na pewno, to tak, jest, a dodatkowo, to nie jest normalne. A dodatkowo pojawiło się pierwsze pomieszczenie, to jest w ogóle już totalnie mnie przerasta, ponieważ w pierwszym pomieszczeniu stary, tak się schyliłem na dół, a tutaj coś jest, to było tu? Co to? I tego nie było, stary, chyba. Stary, tam pisze, tam jest tabliczka, tam pisze akwarium. O co chodzi? Stary, kolejna zagadka, była zagadka stary u ciebie na odcinku też, tam na dole, zresztą możemy ją pokazać nawet. Tam, czekaj, o czym to było, przypomnij? No, mieliśmy zapisane rzeczy, tak? Sklep, kanały, Instagram, telefony, filmy. Ej! No właśnie, też mnie zamurowało w tym momencie, stary, o co chodzi? Tutaj była ściana przecież wtedy. Ej, czekaj, stary, to wygląda, no, jak kanał, stary. Kanał! Ej, nie. No przecież! Masz pochodnię? Czekaj, tam jest pochodnia. Skąd weźmiemy? O kurde. Może to pochodnie jest tu totalnie ciemno. Nic nie widzę. Dobra. Totalnie. Stary, o, czekaj, ła! Nie mam, dobra. Pochodnię jedną. Pyk. Do ręki. Pyk, stary, nie wiem totalnie, o co chodzi, ale kanał! Czyli to była odpowiedź, stary, tamtej zagadki, kanał, o której nie wiedzieliśmy, ale zgadnęliśmy. Czyli kanał. Tak, ale ktoś tak, jest zapisana. Czekaj, musimy to sprostować. Ej, ale jak wygląda sytuacja? My nagraliśmy odcinek do ciebie, po czym wyszliśmy na górę, tam zakończyliśmy, rozpoczęliśmy mój odcinek w tym samym miejscu, w którym twój zakończyliśmy, bo tak, to jest kontynuacja. Tak. I w tym czasie to już się zmieniło. Czyli tak, ten ktoś, kto jest na serwerze nowy, już działa. Cały czas już jest i go nie widać, co najgorsze, stary. Że go nie widać. Stary, nie mam pojęcia, stary, co tu się dzieje. Ja falę, dobra, stary, to jest coś, nie wiem, nowego, to jest coś nowego, ale ważne, że zgadzaliśmy, czyli kanały, czyli... Kanał, czyli pierwszą zagadkę rozwiązaliśmy, dobra, kanał, teraz trzeba rozwiązać kanał drugą, bo mamy nową, kanał, stary. Okay, czekaj, czyli, tutaj czyli, zrobię okay takie wyjście powoli. Druga zagadka to akwarium. Masz tu jakieś akwarium? Okay. Gdzie ty jesteś, tu? Nie, no tutaj nie ma żadnego, ja akwarium, zamuruję, stary, czekaj, blisko, akwarium. Blisko te tabliczki, stary, nie wiem, no byśmy może, musieli... Nie wiem, może bzyku, akwarium? Nie miał, wiem, ale ja nie mam żadnego w domku akwarium. W domu on też nie ma raczej. Ja też sobie nic nie przypominam, stary, żeby gdzieś jakieś akwarium było. A to? Czekaj. A czekaj, może to tutaj na dole, tak. Nie, ta kopuła? Czekaj, przepłynę się. A ja to? A co? To co to jest, stary? Co? No to co, coś. Co? No, no to. Ej, tutaj, to jest no to akwarium, to jest akwarium w sumie. Ej! Ej! Widzisz to? Ej, stary, chowaj się, chowaj się, ja niech zaraz. Co? To jest on? To jest ten. To jest to coś? Stary, ja nie wiem, co to jest, ja nie mam pojęcia, stary. Ja tam się nie patrzę nawet, ja nie wiem, nawet nie, stary, ja nie chcę tego widzieć w ogóle. Nie no, stary, nie opuszczaj mnie, błagam. Ej, chodź tu, stary, znikło. I to coś więcej niż tylko znikło, stary, znikła woda cała z tego. Ej, faktycznie, ej, pusto. Czy on wyssał całą wodę z tego? Stary, co to jest? O kurde, słyszałeś ten śmiech? Słyszałeś ten śmiech? Tak, stary, co to jest? Co to było, stary? Tu się takie dziwne rzeczy dzieją, ja... Nie, schodź, tam była... Wróć. No stary, no trzeba iść zobaczyć, co to, stary, to... Stary, czekaj, połącz kropki. Pierwsza zagadka chodziło o kanał. I teraz mamy jakieś zejście do kanału. Ja walę, stary, to jest jakaś pułapka, stary, na to wszystko. Nie wiem, stary, o co chodzi, naprawdę. Idę pierwszy, mam pochodnie w ręku. Stary, są tu te kanały. O, w mordę, jakie to jest długie. Ja się walę, jakie długie kanały. Czekaj, tu jest jakaś skrzynka. Ej, tu jest książka z napisem la. Ja tego nie czytam. Czekaj. Stary, to wygląda jak jakiś dom strachów. Ja nie chcę na to patrzeć, chyba.
Nie chcę na to patrzeć. To jest najgorsze, stary, to jest, nie wiem, nie było czegoś takiego jeszcze. Stary, patrz to, patrz to, patrz to! Musisz to zobaczyć! Tam jest zdjęcie jakiegoś klauna, stary! Ej, ja nie mam. Pusta książka. Co? Jaka pusta książka? No zdjęcie klauna, tam masz na samym środku. Mam pustą książkę, stary, o czym ty mi mówisz? Jaką pustą książkę? Jest zdjęcie klauna, no! Pustą książkę mam! Ja też mam pustą teraz. Czekaj, bo tu akurat szkielet teraz cię martretuje. Stary, o czym ty mi, stary, jakaś pusta książka? No nie, serio, przysięgam. Nie, przysięgam, że tam widziałem zdjęcie. Ale ja też tego zdjęcia teraz nie mam. Znikło! Pustą książkę mam, weź to, to jest pusta książka. Ja miałem, ja też teraz mam pustą, ale było... Kurczę, wyrzuciłem pochodnie. Było tam zdjęcie, stary. Wszystko sam ukartowałeś i to wszystko. Nie, no błagam cię, no ty naprawdę uważasz, że ja bym był w stanie zrobić coś takiego? Nie wiem, stary, to jest mega podejrzana sytuacja dla mnie, no nie wiem, o co tutaj chodzi. Co jest podejrzane? Podejrzane to są te tunele, ja nie wiem, do czego one prowadzą w ogóle. To też prawda, też prawda. To jest, stary, podejrzane. Ale ja powiem tak, no. Pusta książka, przysięgam, przed chwilą była pełna. Przed chwilą, znaczy pełna, tam było zdjęcie po prostu. Było zdjęcie jakiegoś klauna. Stary, ale to jest niepoważne, wreszcie co tu się dzieje. Przecież mi się wydaje, że to jest, no... Nie wiem, stary, kanały się zgadzają, okej, no ale co dalej? Czy my chcemy iść tam, czy nie? Czy... Nie wiem, ja tam nie idę, stary, nie ma szans. Ja nie mam odwagi na tyle w swoim życiu, żeby pójść w takie stary, kanały to ciemne. To trzeba jakoś zamurować, stary, żeby nikt z tego kanału tak, nie wylazł. Tak, ja już tutaj bam. Weź. Stary, czy ty naprawdę myślisz, że to pomoże? No nie wiem, czy to pomoże, jest... stary. Tutaj przed chwilą była głowa jakiegoś klauna, była tutaj woda, po czym nagle ta woda znikła. Co ma tu pomóc? Żelazo ma tu pomóc? Tak, bo jest twardsze niż ziemia. Prędzej jak tu nasrasz, to prędzej to zadziała, że po prostu może go smród ale nie odstraszy. To ci mówię, to jest twarde, stary. Jeżeli on ma ręce, a nie ma kilofa, to mu to długo zajmie. Mhm, tak. Serio. To jest dobre, stary, to da radę. Mi się chce płakać już, Nie wiem, nie zaznamy spokoju tutaj nigdy. Nigdy. Raz, stary, że jest jakaś baza pod moim domkiem, znaczy pod moim, no tu, obok. To jest prawie pod moim domkiem, jest jakaś baza, w której jest jakaś nowa jakaś rzecz. Dodatkowo ty mówisz o tym, że tutaj ktoś jest nowy na serwerze w ogóle, co mnie dziwi totalnie. I się pytasz, kto tutaj, jakieś nowe logowania i tak dalej. I jeszcze się pojawił w moim akwarium, które miało być akwarium, w sensie tam były ryby kiedyś, ale one wszystkie wypłynęły stąd, bo jak widzisz, nie ma to jakiegoś obramowania wokół. To z tego akwarium wypadły te ryby i jeszcze tam była przed chwilą głowa, no na 100% była głowa, no widziałeś tą głowę? Widziałem tą głowę, stary, no ja nie wiem, stary, nie wiem, o co tutaj chodzi i naprawdę ja szczerze, ja się w to nie mieszam chyba pierwszy raz, ja to mam gdzieś po prostu, stary. No, jak ja mówiłem to u ciebie na odcinku, żebyśmy się nie mieszali, żebyśmy dobra, stąd uciekli. Dobra, stary, ale teraz, ale nie, bo wtedy to wyglądało... Wtedy to wyglądało jak sprawka widza. Wtedy to akurat, teraz to już nie wygląda jak sprawka widza. Teraz to wygląda jak sprawka Harry'ego Pottera i tej gąsienicy zostało wiedziona. Ja popatrzyłem szybko, popatrz sobie na listę osób, które są na serwerze. Jesteśmy my w dwójkę. Więc no tak. Albo ten ktoś był i wyszedł, albo nie wiem, albo on jest niewidzialny dla systemu. Nie mam pojęcia. Nie wiem, stary, to jest kurde dramat. Stary, no. ja już mam tego dość, ja kończę odcinek, nie chcę o tym myśleć, co tutaj się dzieje, ponieważ dzieją się jak zwykle rzeczy totalnie powalone i nie na moją głowę. Ja nie chcę o tym myśleć, stary, widzowie, okay. Wy napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, o tej całej akcji. Dla mnie to jest totalnie krzywe i lewe, nie chcę brać w tym udziału, stary, proponuję, żebyśmy spakowali się i po prostu stąd wyjechali, co ty na to? Tak, to mi się podoba, tak? Stary, pierwszy raz ucieknijmy od problemów. Dobra. Nie, bierzmy się. Pierwszy raz ucieknijmy od problemów, nie chcę dłużej tutaj przebywać. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na w tym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.